prawy na górę z nogą, prawy na górę. Tak jest! Pracuj tak dwójkami, pracuj, nic nie podkręcaj. Lewy dół, prawa góra, lewy dół, prawa góra. Tak jest! Dobra! Wciąż niepokonana na zawodowym ringu. To jesteśmy z Asią Jędrzejczyk po efektownej wygranej na MMA arenie dzisiaj. Gratuluję ładnej wygranej, cześć. Dzień dobry, mam problemy z mówieniem po walce, także mam taki specjalny ochraniacz. Okej, czy ty? Żartuję, witam wszystkich. Dobra, to powiedz mi, czyli bez obrażeń poza tymi widocznymi, bo nie ma żadnych jakichś tam wielkich kontuzji. Tak, no przepraszam, że nie mam okularów, lekka śliwka. Zbita głowa jest guz, bo Karla biła trochę otwartą dłonią i ciągle przyjmowałam kokoski po prostu z kostek. Ale no szczęśliwa jestem, szczęśliwa. Bez większych obrażeń poszło wszystko z planem, także fajnie. No tu jest, nie wiem, ciężko. Jedną z takich rzeczy, które bardzo, bardzo robiła wrażenie, to były łokcie, które zadawałaś. Coś, co rzadko w kobiecym MMA chyba jeszcze w Polsce nie miałem okazji widzieć z różnych tam względów. No jestem ciekaw, czy to jest jakiś element specjalnie przygotowany na tę walkę, czy coś, co jakby już wyniosłaś z formuły Muay Thai i gdzieś tam ci zostało w krwi. Przygotowuję się do startu w UFC, także trochę ruszam te łokcie. Nie no, żartuję. Jak wiadomo, jestem zawodniczką Muay Thai, także gdzieś te łokcie były w moim życiu. Tylko wiem, że z łokciami jest tak, że jeżeli ich się nie zacznie używać na początku walki, później ciężko je wsadzić. I nawet to powiedziałam trenerowi Derlaczowi podczas rozgrzewki. Mówię, że musimy to ruszyć, bo po prostu to wtedy nie pójdzie. Człowiek się blokuje, zapomina o tym, bo po prostu tego nie używa. No ale fajnie, że były takie zasady UFC. Uważam, że MMA to jest sport przekrojowy, walka, także uważam, że te łokcie powinny być. Czemu nie? I czemu ich nie używać, jak są naprawdę widowiskowe? Nie zabrakło w twojej walce takich widowiskowych technik obrotowych na przykład. Jestem ciekaw, czy to jest coś, co ty uderzasz, bo się pewnie czujesz i chcesz jakby robić to dla publiki, czy to jest kolejny sposób na szukanie nokautu faktycznie w ten ściśle konkretny sposób? Znaczy ja wiem, że w mojej wadze i dywizji kobiecej ciężko jest o nokaut, jak było to dzisiaj również widać. No nie, raczej to był taki plan po prostu, jeżeli można gdzieś wkleić coś takiego. Oczywiście zawsze może to być ten lucky punch albo lucky elbow, także tyle, no wiadomo, czasami po prostu przeciwnik wie, że my używamy lewy, prawy cały czas czy coś takiego, a czasami właśnie dobrze wyciągnąć asa z rękawa i zaskoczyć chociażby łokciem. No, Karla Benitez jest, tak jak wspominaliśmy, jest jedną z wyżej notowanych zawodniczek na świecie w twojej kategorii wagowej. Miałaś na pewno jakieś ścisłe oczekiwania względem niej na tę walkę. Jestem ciekaw, na ile ona wyglądała tak, jak się spodziewałaś dzisiaj. Kurczę, mega twarda zawodniczka, także moi trenerzy mówili, że po prostu lecimy ze stójką. Ja nie wchodzę do obalenia, bo widzieli, że Karla dość mocno stoi na nogach, ale Szymon Bońkowski, który jest głównie trenerem parteru u nas, mówił, że po prostu mam się kręcić w tym parterze, że widzi po prostu również moją szansę tam. No tego parteru dzisiaj nie było, chociaż spodziewaliśmy się, że Karla będzie szła, miała bardzo wiele szans, przechwytywała tą moją nogę. No nie zrobiła tego, także wszystko potoczyło się po naszej myśli. Bardzo ważne jest to i myślę, że dobrym atutem moim, że słucham trenera, że słucham swojego narożnika i staram się realizować to, co widział mój trener. Tutaj widzieliśmy za kulisami, że rozmawiałeś z organizatorem Gali Fight Exclusive Night. Ciekaw jestem, czy padła już jakaś konkretna propozycja, czy zupełnie jakieś luźne rozmowy, jak to wygląda? No ja bardzo, bardzo chciałam zawalczyć na tej gali czerwcowej, bo wiadomo, długą przerwę miałam. No i nadal czekamy na jakąś zapowiedź ze strony Invicty.
organizator zapowiedział, że bardzo by chciał mnie mieć 16 sierpnia na gali w Sopocie. No ale zobaczymy co będzie. Są trochę inne plany. Chociaż wszystko jest do ustalenia. Czy jakiekolwiek wskazówki co do przeciwniczki na tej gali? Nie, jeszcze nie. Jest tylko po prostu propozycja walki. Także miło, bo uważam, że FEN to jedna z fajniejszych po prostu gal w Polsce. Jest robiona z pompą, jest dobra lista zawodników, także myślę, że może być fajnie. Dobra, to jeżeli chcesz coś dodać na koniec, to jest twój czas teraz. No, dziękuję wam za możliwość wywiadu, dziękuję za wsparcie moim wszystkim fanom, dziękuję moim bliskim, którzy tutaj byli. Naprawdę jest to dla mnie bardzo ważne. Dziękuję moim trenerom, całemu Arachion Olsztyn, moim sponsorom, Dachland Endorfina, Planeta Formy, Sportowy Sklep, Pitbull. Także naprawdę dziękuję wam za wszystko, bo bez was nie byłoby mnie. I tyle, także mam nadzieję, że do zobaczenia wkrótce na jakiejś może większej gali w Polsce, aby mogli wszyscy to oglądać. I walczę również dla widowni, nie ma co się oszukiwać. Dziękuję. Dzięki i jeszcze raz gratulacje.